Siemaneczko, witam was w kolejnym z odcinków. Dzisiaj będzie o troszeczkę o paczce od Gimoto, co mi przyszła. Zamówienie moje. Mam tu nowe oponki. Tak jak pisałem na grupie, o oponie Mitas C21 90x90. No, wygląda jak opona tylna. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać na picie, ponieważ no, potrzebuję opony, żeby było bardzo dużo gumy z przodu, ponieważ boję się, no nie ukrywajmy, boję się zapieprzać po terenach, ponieważ strasznie dobija do przedniej felgi i po prostu te felgi przednie się strasznie gną w tych pitach, mianowicie ze względu tego, iż jest tu za mało gumy z przodu. Tu macie za mało gumy na feldze i po prostu nie trzeba dużo, żeby dobiło wam felgę. Nie wiem, czy tu już nie jest krzywa nawet, o, w tym miejscu. Nie wiem, czy już nawet felga nie jest krzywa. No, no, na zawodach, jak jeździliśmy, no, przydałaby mi się ta opona Mitas C21, bo naprawdę musiałem dość sporo zwalniać, żeby nie uderzać i nie pokrzywić felgi. No i oczywiście za szybki czas realizacji dziękuję ekipie tam z GMoto. Zawsze u nich części zamawiam. Już nie jeden odcinek tu widzieliście u mnie na kanale z różnymi ulepami, jakieś skutery, nie skutery, 110 kład, czy na przykład tu motorynka, teraz na przykład robię motoryneczkę, czy jakieś inne rzeczy, no to wszystkie części praktycznie zamawiam na GMoto. Wszystko praktycznie u nich zamawiam i powiem wam, że nigdy mnie nie zawiedli i że zawsze były paczki na czas. No i nie zdarzyło się mi jeszcze na tyle paczek, które zamówiłem, jeszcze ani raz się nie zdarzyło, żeby się pomylili, żeby mi przyszło nie to, co zamówiłem na stronie. Tu jak widzicie pewnie plastiki, to nie jest GMoto, to mam od Lamby, Lamba Pit Bike. Tu są moje numery startowe i okleina z teamu Lamby, coś takiego. Zobaczycie, bo to za niedługo będę oklejał, ale to w następnym odcinku. Nauczymy się oklejać pita, bo jeszcze nigdy tego nie robiłem. No, tak szczerze, tyle co ja jeżdżę na motorach, jeszcze ani raz nie oklejałem pita, ani żadnego motoru innego. Czemu kupiłem oponki? Zaraz będziecie mówić, kurde, mam super nowe oponki i już kupuję nowe. Niestety, no te opony mi się nie spisują na mój teren. Przednia, powiem wam, że jest zarąbista z tym Mission Starcross. Naprawdę jestem zadowolony. Trzyma się zarąbiście, gryzie się ładnie, lecz minus jest ten, że jest za mało gumy, naprawdę jest za mało gumy. Jak chce się szybko zapieprzać po terenach, trzeba strasznie, ale to strasznie uważać. Tylna opona jest parodia, dosłownie wam powiem. Dość, że jest wąziutka, tu możecie zobaczyć, jaka jest wąska opona. Jest strasznie wąska, myślałem, że to 80, że to będzie szerokie, takie samo jak ja tam mam u góry. Na regale, no na regale, u góry tam mam 80 Mitasa, to o wiele szersza była niż ta. No wąziutka jest opona i jak się położy tak ostrzej na glebie, no to ucieka mi koło tylne, po prostu. Za dużego ma takiego zrywa ten pitbag na krótkim rollgazie i na tym silniku i ucieka mi tylne koło przy wejściu w zakręt. Jeszcze na zawodach ostatnio po prostu jak hamowało mi przód, teraz już to naprawiłem. Mianowicie prowadnica była krzywa jedna i dlatego to, że mi hamowało z tyłu, jeszcze położyłem się bardziej po skosie, przygazowałem i uciekało mi tylne koło i kaplica. No, widzę, że tu mi się troszeczkę oponka przytarła, no, niestety. Nie jest nie wiadomo jak przytarta, no ale jest troszeczkę przytarta. Jest prawie jak nowa, jest 90% bieżnika około. Stare oponki, Starcrossy Michelin pójdą na sprzedaż, wystawię je na grupie na Facebooku, do której oczywiście macie link w opisie, pod filmem rozwijacie opis, albo ewentualnie tam chyba będzie wam widać od razu i jest w opisie pod filmem link do grupy, na której tam naprawdę polecam dołączyć, jeśli ktoś posiada pitbike'a, chciał sprzedać, chciałby kupić, coś mu się psuje, chciałby się dowiedzieć coś na ten temat, co mu się dzieje przy picie może i chciałby się poradzić, więc jest tam grupa na Facebooku i może można spokojnie dołączać. Dobra, te oponki będą na sprzedaż. Jeszcze nie wiem, ile muszę sprawdzić, po ile chodzą i oczywiście wiadomo, że obniżę
przez to, że jest tylna już trochę przytarta, minimalna przednia jest jak nuwencja. Po prostu jeszcze włoski są, jeszcze na przednich, jeszcze włoski do końca nie zdarte, nie? Przednia jest praktycznie nówka. No ja nie jeździłem praktycznie po asfalcie parę razy, tylko po asfalcie przejechałem. Tak, to tylko i wyłącznie teren. O, chociaż i tak mało ostatnio jeździłem, żeby się w ogóle ta opona coś przytarła. Tu macie do porównania u braciaka na przykład 80, znaczy 90 Mitasa jest o wiele szersza. Naprawdę, tu już niedużo brakuje do łańcucha w porównaniu do tej opony. No, tu jest o wiele więcej. I ogólnie tak samo te kostki są bardziej tak agresywnie wypuszczone do boku i większe, nie? Te. O nie najbardziej właśnie chodzi, jak się położy bardziej po skosie, to one gryzą, nie? Wtedy. Jestem naprawdę zadowolony. Tu mam jeszcze u góry oponki na sprzedaż, żeby ktoś był zainteresowany. Też wystawię prawdopodobnie wszystko w jednym poście. Tu mam starą oponę. Uciekaj stąd. A na chuj właśnie kupić oponę, jak masz tam oponę? Które? Tamtą. Którą mam? To mało coś kupić. Ale nie, ona chyba pójdzie też na sprzedaż. O ja pierdolę, czemu ją sprzedajesz? Jeszcze nie wiem, muszę się zastanowić. Zajebista opona. No jest zajebista, ale jeszcze jej nawet nie testowałem. Zamiast ją założyć i przetestować? To... Muszę się zastanowić, czy ją, to jest Golden Tire opona na piasek. To bym może podesłał... Komu? Komu mógł to podesłać? Jelenie Rider? Tą oponkę do przetestowania, bo oni mają tam 300 teren, lecz raczej by jego pit to nie uciągnął. Tam mi się wydaje. 140 mogłaby mieć problem na piasku, na tej oponie. Nie, to tu mam te oryginalne, co pit przychodzi z fabryki, aby ktoś chciał. Też komplet, przednia i tylna, ale to sprzedam tylko i wyłącznie w komplecie. Oponki, tu mam jeszcze tą, wyciągnę dla was, żebyście sobie zobaczyli. Taką oponkę dorwałem, Golden Tire. Jeszcze nie przetasowałem, nie zdążyłem założyć nawet, nie? Oponka na piasek. Dla jelenie Riders idealna oponka by była, lecz ja jestem biedny, no nie stać mnie. No nie, niestety nie dam rady mu na razie jej oddać do przetestowania, jak to tam jego 140 by na tym chodziło, ale na pewno by mógł wreszcie robić jakieś uczciwe podjazdy. No nasze tereny też było. Też by gryzło. Tylko przymuliłoby mnie troszeczkę motor. A kurwa, na taką jak masz oponę, to jest to samo będzie niż tam. No cóż. Kurwa, pita by pasowało umyć. Zanim założę oponę, bo to będzie brzydko wyglądać. Airbox prowizorycznie zabezpieczony. Ja tu muszę dorobić takie jakieś uczciwe, żeby kurde było szybki montaż i żeby dało się to myć. Bezproblemowo, bo zaraz go umyjemy, że to kurde wszystko wyglądało z tymi nowymi oponami potem. Wcześniej to jeszcze podziękuję Giemoto za gratisik, bo nie zauważyłem tego, co się na pewno na zawody przyda. Zabreszki, dzięki. Na pewno się przydadzą. Do plecaka wsadzić czy coś, żeby oponę wymienić. No, więc wielkie dzięki za to. Troszeczkę po was chlapło, ale mam nadzieję, że będziecie widać wszystko. Ach, jak widzicie, jak ten plastik tu od wewnątrz wygląda, nie jest to rewelacyjne. Nie puści to normalnie, nie chcę to puścić karczerem, ale zaraz wam pokażę moc dimeru. Tu już jest wszystko przepłukane. Jeszcze gdzieniegdzie nie jest dojechane, widać, że tu powylatywało trochę błotka, ale to za drugim razem wszystko pójdzie. Dobra, teraz weźmiemy, użyjemy dimeru.
żeby plasticzki, tak jak tutaj są takie całe żółte, uwalone, żeby zrobiły się białe. Więc użyjemy dimmeru teraz. Tu mam urobiony dimmer. I jedziemy z koksem. Siedzonko też, żeby było ładne, czarne. Ważne podzespoły. Ważne podzespoły, też pasuje, żeby było ładne pomarańczowe. Ładne pomarańczowe, żeby to wszystko powyciągało kolory. Jak ktoś ma kiepskiej jakości okleinę, to nie polecałbym dimmeru. Bo dimmer potrafi zeżryć silniczek, bo będzie trzeba zawory wyregulować. I dimmer też, kurde, strasznie żre aluminium, więc może wam odbarwić. Ale do aluminium dimmer nie jest najlepszy. Ogon potraktujemy dodatkowo. Żeby to wam ładnie wszystko wyglądało. Rączki też. No dobra. Spłukujemy. Mówię, dobra, tu możecie zobaczyć wewnątrz plastiku, jak się to pozmieniało. Pozmieniało się tutaj, nie dopryskałem dimmerem, widać tego efekt. A tu gdzie dopryskałem ładnie i wszystko odgryzło, jest po prostu idealnie białe. Ale bardziej się z tym nie będę bawił, ponieważ w niedzielę albo w sobotę będziemy jechać, więc ja bym to przejechał jeszcze ze 2-3 razy. No to byłoby wszystko idealne. Tutaj widać, że są zacieki, gdzie dimmer zaczynał gryźć. O, odbarwiło się aluminium, ale też tym się za bardzo nie przejmuję. Jest, tak samo widzicie, jest wszystko ładnie bielutkie. Tak samo idealnie pomarańczowe zaczynają się zrobić te rączki. Ja bym to potraktował, to byłoby wszystko idealnie pomarańczowe. Z jednej i z drugiej strony. Ja to psyknąłem tak lekko. Wystarczyłoby trochę więcej popsykać i szczoteczką tak poruszać, żeby ten dimmer się ładnie wgryzł. I też by ładnie tutaj wyciągnęło kolor z tego wszystkiego. Pit umyty, łożyska i takie ważniejsze podzespoły, wszystkie przedmuchane kompresorkiem. A teraz o wiele to ładniej wygląda, jest czyściejszy, więc was oczy nie będą razić. Już wam powiem, co mi tu ogólnie przyszło. Czyli tak, zamówiłem na Gemoto, na gemoto.pl oponki. Do tyłu Mitas C20, ale koniecznie oponkę o rozmiarze, jak tu widzicie, 90 na 112, najszersza jaka wejdzie do pita, 90. I oponkę na przód, ze względu na to, że strasznie w pitach krzywią się felgi, jak zapierdziela się po nierównościach. W ostatnich zawodach możecie mieć, tutaj macie zdjęcie, jak wyglądała felga w ICF-ie naszego kolegi, który zapierdzielał pitem po czakim BTR. I zamówiłem sobie oponkę szerszą, jest ona szersza i ogólnie wyższa. Bardziej mi chodziło o wysokość niż o szerokość. Mianowicie o rozmiarze Mitas C21, o rozmiarze 90 na 90 14. Koniecznie potrzebuję z przodu jak najwięcej gumy się da, żeby po prostu ten pit mógł zapierdzielać ostro po nierównościach. Na pewno będzie to troszeczkę śmiesznie wyglądało, nie ukrywajmy, bo jest na takie małe gumko 90 wysokości gumy z przodu,
Będzie to śmiesznie wyglądać, nie ukrywajmy, ale zobaczymy zaraz. Braciak tu ma 90 i jak wiecie, no w wszystkich crossach praktycznie to są 90-tki z przodu. I jakoś tam Felg tak nie krzywi, dlatego do pita też zaadaptuje 90-tkę. Zobaczymy, jak to się będzie jeździć na tym, relacje na pewno dostaniecie. Mówię wam, Starcross jest zarąbisty, ostra, pewnie tam kędy też były, bo Pitbike Rider jeździł na kędzie z przodu, też zarąbisty, bieżnik i to wszystko, klei się opona zajebiście, zarąbiście, klei się opona, wszystko fajnie, ale jest za mało gumy. Jak się zapierdziela szybko, potrafi po prostu dobić do felgi i ją wykrzywić. U nas to jest notoryczne. Dobra, czyli oponki. Następne co zamówiłem, zamówiłem gąbkę. Nie wiem ile tutaj gąbki jest tutaj. 20 cm na 50 cm na 10 na centymetr grubości. Centymetr grubości. Gąbkę sobie zamówiłem do Airboxa, żeby po prostu mieć jakiś tam wkład, bo na razie to jeżdżę na gąbce z łóżka. Na gąbce z łóżka. Następne co zamówiłem sobie jest to trzymak do przedniej felgi. To jest trzymak 16 mm. Właśnie nie pamiętam jak to się 1,6 cala? Jakoś tak chyba, 1,6 cala. Najmniejszy trzymak jaki mieli na Gemoto zamówiłem. Zaraz zobaczymy czy będzie pasować, bo nie wiem czy felga w picie nie jest węższa, ale opona zrobi swoje i teoretycznie mi się wydaje, że ten trzymak powinien styknąć. Zobaczymy jak to będzie wyglądać. I tyle. Od Gemoto, jak mówiłem, dostałem w gratisie. Za co im bardzo dziękuję jeszcze raz. Bo ja kurde rzadko cokolwiek dostaję, więc jestem bardzo zadowolony. Trzy breszki do kół, które nie ukrywajmy, będą na pewno na zawodach niejednych używane przez nas. No i breszki na pewno się przydadzą, jakby kiedy będę miał własnego busa, zrobię sobie tam na pewno jakiś taki mały stół warsztatowy, żeby po prostu się dało wszystko na zawodach porobić. Jak się coś złapie kapcia albo coś, żeby dało się to zrobić na miejscu. Bierzemy się za wymianę opon. Rady. O kurwa, chłopie, kurwa, ja nie dam rady. No i teraz będzie... Zobaczymy dopiero jutro. Czemu jutro? Jak dzisiaj będzie trzymać, to już chuj. Nadaje się, tylko trzeba trzymać monetę, a nie jechać pomału. Na suchy teren dla Jelenia Riders się to nada, a dla nas, na nasz teren... Nie! A czemu? Bo nie. Nada się, przecież Kuba jeździ na tym. Chujowe opony. Kuba mówi, że dobre opony. No bo Kuba kurwa całą manetę cały czas trzyma, to on nie czuje. No ci mówię, że kurwa trzeba trzymać pod górki już coś. A nie jechać jedyneczką delikatnie na gazie. Właśnie o to chodzi, że ja jadę na trakcji. Jadę na trakcji, a Kuba nie odczuwa. No nie zmieści się, na... opona ci nie zmieści, patrz. Będzie hamowało tego. Jest trochę wąska. Na początku, prawie. 17. 19, 19. Okay, let's machen. Niemiec. Ich spreche Deutsch. Verstehen du? Ich verstehen, okay. I teraz musicie powiedzieć w komentarzu, co on powiedział po niemiecku. I kto uda się, więc damy łapeczkę w góreczkę. Śląska wszyscy zrozumieją. Nie, co ty. Pan MR zapierdala lansem, a tutaj Grider kurwa zapierdala pasacikiem. Passat, najlepszy Passat. Voila! Nagrywamy. Ja ci mówiłem, że to jednak jakby tego pana założył. Ja ci mówię, no. Lecimy. Ale z tylną się tak w miarę prezentuje, odkrywam. Powiem ci, jakby było 80, jeszcze nie było. Ale jakby się przypatrzył na dużego crossa, tak samo jest, kurwa. Nieduża różnica przednia, a tylna opona. Ale jest różnica.
A tutaj to... Nie, to się będzie jeździło, to jest najważniejsze. No, kurczę, nie barów na przód i przybliżaj się, będzie gryzło. No, tu patrz, jak, wyje, jak wyjebało te kostki do wody. No. Przy kurwa, jak się położy, to będzie przyczepnąć jak chuj. Fajnie to wygląda. Tu tylko trzeba czekać na testa. Na jazdę, spróbuj. Tu jest to już mało, jakby się ta opona po czasie rozbije. Przycierało te plastiki. Ale nie, teoretycznie się wydaje, że ona tak nie zejdzie. Nie rozbije się na boku. Ale Kubie by się taka opona przydała. No. Każdemu się przydałaby. Każdemu z nas teoretycznie. Tylko że kurwa, jakby była 70 albo 80. No kurwa, to jest 60, no kurwa. Nie gryzę o tego. 60 kurwa? A to jest 90. Zresztą kurwa dwie te opony. Prawie, że dwie grubości tego, bo tego się nie liczy ranta, nie? Dwie grubości tego. No kurwa mać. A taka różnica, nie? Kolosalna jest różnica. Nawet jak wysyłałeś to zdjęcie, to myślałem, że ktoś założył przed... Ja myślałem, że jeszcze byłem... To zdjęcie, ja do końca byłem tak przekonany, że może będzie inny troszeczkę efekt. Ej, to C21 można byłoby na tym założyć śmiało. Co? Kupić dwie? Kupić dwie na tył, na przód i... O, ty już się zetrzesz, zmieniasz przód na tył. Nie. Albo odwracasz, no kurwa, nie, no nie będzie... 90 nie na 90? No. A tam jest 100 na 90. Złamałem błotnik z tyłu wczoraj, jak jeździłem na jednym kole. Wczoraj? No. Byłem sobie powiedzieć, tak mi tak tutaj w tym miejscu tak. Jakim kurwa cudem? No podwinął się ten pewnie, jest końcówka się. No końcówka się podwinęła może. Jeździłem sobie cały czas na jedynce i na jedynce tak ujadę. A nie wygiąłeś ogonu? Nie. Tak. Ten, jeździłem sobie na jedynce cały czas, nie? I opie na jedynce mi zarobiście idzie, jak mi się uda. Nagrywaj chyba, jak nagrywa. Nie, nagrywa jak. No to słychać jak ujada. No, słychać. Jeździłeś na jednym kole. Na jednym kole sobie jeździłem i fajnie mi idzie, nie? Na jedynce. Mhm. A dwójka jest trochę za szybka i za słaba, nie? No. I strzał ze sprzęgła, jak mnie poniosło. Za duża moc. No. A czemu do Lanosa komary nie ciągnie, tylko do Passata? Mi się wydaje, że na całe sek będzie się zajebiście trzymał. A chociaż to mi tak, już na 60 się fajnie trzymał, podoba mi się to. I ta z tyłu, ten mitos, no stary, no. Wcześniej jeździłem na tej Kendzie, ale ten mitos to jest jakaś sztos, no matko. Teraz jest trochę przeokrąglony, żeby trzymać. Nie miał 90. Muliowy motor. Zmuliła mój muli, to kurwa to. Ale chodzi o te kostki. Te kurwa. One są wyjebane w kosmos z labor. Tak samo te kurwa. Przy tym. No kurwa, do tego rząd prawie, że nie? No. Kostek. I powiem ci, kurwa, na tej oponie, na tym całym krosie, jak się kładłem, kurwa, na zakręcie, no wysuwasz nogę, kładziesz, dasz trochę gazu i i dupa ci ucieknie, kurwa. A na mitasku? Przecież było nawet widać na tych filmikach, jak jeździliśmy na twoim torze na przykład, nie? No. Mogą sobie tam na celu. Już torze nie ma. Na zaoranym torze. Nawet na filmikach widać było, nie? Ty weszłeś w zakręt na kędzie, jeb kurwa i pociągnęło cię tak, i tylko koło cię mierało, nie? A ja weszłem, przygazowałem i tylko i tylko pojechałem, nie? Nie ślizgnęło mi koło, tylko pojechałem. No bo kędza była strasznie twarda. No i kurwa, i też się rwało cały czas. Weszłeś w zakręt, jeb kurwa, nie? Tak sobie na naszym torze tak samo było, na łuku na przykład, nie? Ja wziąłem i kurwa i zajechałeś, a ja i przejechałem. Pojechałem. Takie nie mówię. No ale ten podjazd, co my robiliśmy w tym w lesie na tym błotnistym, co wyjechał ten Szymon KTM-em do góry, no, nie? No. Tak samo kurwa. Próbuję przez to przejechać za chuja kurwa. Normalnie jeden raz, drugi raz, trzeci raz kurwa i za chuja nie mogę wyjechać, bo kurwa tak grzebała się opona. No. Nawet potem jak wracałem się, myślę sobie, nie, taka góreczka, nie? No tutaj jadę sobie delikatnie i kurwa i stanął. I jadę i próbuję i za chuja kurwa nie ciągnę się. A na kurwa mitasku, jak miałem wcześniej RCK, to kurwa, wszędzie, po prostu praktycznie bez gazu sobie jedyneczko zapierdalałem pod kurki ostrej. Siadłem sobie na baku i put. Ale było tak samo jak TTR-ką, to kurwa, ostre piony to zygzakiem, no, kurwa, i zlatujesz sobie na samochód. Chociaż większe koło robi robotę, nie? Powiem ci, robi robotę. Jeszcze? To tego już nie kameruję. Kameruję cię wszystko. Zdeniowo, może? Do zbliżenia. I leje się z baku, fajnie go. I wylewa się za dużo. No, na razie. My też kończymy. Jak widzicie, no, wygląda to
Ja obłędnie. Ale cóż, no trzeba będzie to przetestować. C20 90 i C21 90. Dobra, ja się z wami żegnam. Widzimy się w kolejnym odcinku standardowo. Widzimy się w kolejnym z odcinków.